wypada coś powiedzieć, jeżeli tak mogę w ogóle zacząć. Księże inspektorze, księże prowadzie, drodzy współbracia, koledzy, jest także ze mną drugi jubilat sąsiedzi, który też przeżywa 40-lecie swoich święceń dnia dzisiejszego. Siostry, bracia zgromadzeni tutaj na tym mszy świętej. Muszę tak zacząć, że to było dokładnie 40 lat temu. Było to uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego 19 czerwca 1971 roku w Krakowie, jak się dała zaznaczył. Kościele świętego Stanisława Koski na Dębnikach. Było nam 10 salezjanów. Szafarem święceń był biskup Julian Kroblicki. Dziś, kiedy wspominam ten dzień, w pierwszym rzędzie gorąco dziękuję Panu Bogu za tę niezasłużoną niczym łaskę i dziękuję za 40 lat Jego wielkiego miłosierdzia na mnie. Również dzisiaj w sposób szczególny myślą kieruję do moich rodziców. Dziękując im za dar miłości, a co za tym idzie, za dar życia, wiary, wychowania, miłości wytrwałej, modlitwy wytrwałej. Staram się, jak mogę, pamiętać o nich w modlitwie i jestem pewien, że oni też o mnie pamiętają tam, tam z drugiej strony. Winien jestem też swoją wdzięczność, moje rodzeństwo z ich rodzinami. Było nas 12. 7 sióstr, które tu w większości są, brakuje. I 5 braci ze mną najstarszymi. 2 naszych braci jest w wieczności. Dziękuję Wam, moje siostry i moi bracia. Dziękuję Waszym małżonkom i dzieciom Waszym. Bóg Wam zadbać za Waszą miłość, serdeczną dobroć, życzliwość, cierpliwość. I wiele jeszcze innych dóbr, które trudno wszystkie wypowiedzieć. Chciałbym szczególne wyrazy wdzięczności serdeczności skierować do mojego siostrzeńca, księdza Marcina, który dzisiaj był kaznodzieją tej mszy świętej. Dziękuję Ci, Marcin, za wszystko. A jest tego dość dużo, żeby nie powiedzieć bardzo dużo. Chciałbym właśnie, abyś wiedział, że Ty, który nie ma jeszcze 40 lat życia, a masz 3 czy 4 lata kapłaństwa, czego nawet nie potrafię policzyć, często nie mobilizujesz. Czy to przez telefon, czy przez jakąś karteczkę, czy przez życzenia, czy o tak, o przerwach spotkań wakacyjnych, ciągle, no, nie będę gadał do końca. Księże inspektorze, przed prawie 50 laty zgromadzenie salezjańskie zechciało mnie przyjąć swoje szeregi. Zgromadzenie salezjańskie stało się moim domem. Najpierw drugim domem, dzisiaj pierwszym domem. Stało się poprzez nowicjat, studia filozoficzne, nawet wojsko, teologię. I były to dobre dni. Dlatego wydaje mi się, że słowa wdzięczności trzeba skierować do moich przełożonych, którzy kierowali mną przez tyle lat. Pragnę wspomnieć tych będących u początku mego życia salezjańskiego. Wielu z nich już jest w wieczności. Pewnie wszyscy, z którymi się spotkałem, ksiądz Nęcy, ksiądz Chmiel i jeszcze wielu innych, ksiądz profesor Konstanty. I dlatego, a także wspominam tych z ostatnich czasów, księdza Piłata, księdza Śmigielskiego, inspektora, księdza Szynika, księdza Kresonia, księdza Kazimierzaka, a na ręce księdza inspektora obecnego wśród nas, księdza Alfreda, składam gorące podziękowanie wszystkim przełożonym. Jak również każdemu współbratu, może na pierwszym miejscu tym, z którymi na co dzień przyszło mi posługiwać, dziękuję wszystkim za miłość, radość, cierpliwość, dobroć, pogodę, życzliwość, serdeczność, którymi mnie obdarzyłeś.
uznany za wszystko. Księdze inspektorze, dziękuję za wszystko. A w sposób szczególny dziękuję za te serdeczne słówka, które mi się odnażały od czasu do czasu. Jakie to nie powiem. Pragnę teraz dodamy. Z wyrazami wdzięczności zwrócić się też do księdza prawata Wiesława Migdała. Księże prawacie, dziękuję za wszelkie dobro. Uznać. Dziękuję wszystkim środowiskom wiernych, które na przestrzeni tych lat z woli Bożej posługiwały, a tej naszej wspólnocie parafialnej wyrażam serdeczną wdzięczność za zrozumienie, za życzliwość, zaangażowanie w życie tej parafii, czego, jak wspomniał czcigodny ksiądz prawat, świadectwem jest także ta świątynia. Pamiętam o ofiarodawcach, pracownikach, którzy tutaj Pana Boże jestem w pracy, w urzędzie miasta i gminy. Trzeba też przywołać tutaj grupy parafialne, salezjanów współpracowników, żeby Różaniec, Domowy Kościół, Zespół Synodalny, Chór Parafialny, Straż Honorową Najświętszego Serca Jezusowego, Stowarzyszenie Krwi Chrystusa, Wielkiewiczą Służbę, Parafialną Caritas, Oratorium Dziecięcej, Młodzie, grupy modlitewne, ten poranną i ten wieczorną, szkoły, styrny naszego miasta i gminy. A przede wszystkim nie wolno nie pamiętać o wszystkich uczestniczących w codziennej niedzielnej mszy świętej. To oni stanowią to zaplecze modlitewne parafii. To oni są tutaj najważniejsi. Najważniejsi. Dziękuję dzieciom, dziękuję młodzieży, dziękuję pani organistce, panu kościelnemu, temu, który urzęduje i temu, który siedzi tutaj skromnie w ławeczce, który przez tyle lat jest posługiwał tej parafii. Nikogo nie pominąć, ani nie umniejszyć jego roli, wszystkim za wszystko gorąco dziękuję. Niech Bóg wynagrodzi wszystkim. Bóg zapłaci.